Cześć, jestem Klaudia no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Porównaj zmiany reaktywności metali i niemetali w zależności od... I podpunkt A. Liczby elektronów walencyjnych. Liczba elektronów walencyjnych jest powiązana z grupami. A to te cyfry i liczby, które mamy u góry. I teraz. Mamy tutaj głównie metale, w tej części mamy głównie niemetale. Jeżeli my z metali przechodzimy do niemetali, to aktywność niemetali będzie nam wzrastać, rosnąć, tak? Dlatego zaznaczyłam Wam to w stronę prawą. Natomiast jak my idziemy z niemetali do metali i jeszcze w ogóle wiemy, że metale w grupie pierwszej i drugiej są najbardziej aktywnymi metalami, no to... Aktywność chemiczna metali idąc w stronę lewą musi nam rosnąć. I tak też Wam tutaj to zaznaczyłam. Liczby powłok elektronowych. Liczba powłok elektronowych jest powiązana z okresem. No to tu mamy okresy, tak? I teraz wiemy tu, że mamy CES i franc. Wiemy, że to są dwa najbardziej aktywne metale. No to musimy tutaj tą aktywność metali zwiększać, aby dojść do tych dwóch. Dlatego też, jeżeli nam tutaj w okresie im wyższy okres, tym aktywność metali jest większa. Na odwrót, niemetale to Niemetale tych grup są najbardziej aktywne chemicznie, więc musimy odtąd dążyć do góry, aby zwiększać aktywność niemetali. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.